Cześć, z tej strony oczywiście Czechu, a dziś mamy trzeci odcinek z gry Don't Starve Together, z Don't Starve z dodatkiem Shipwrecked i będę mówił delikatnie ciszej, bo u mnie śpią, więc nie chcę nikogo budzić, więc będę troszeczkę ciszej i będę się troszeczkę mniej odzywał. O, złoto! Złoto. Okej. I możecie też słyszeć klawiaturę, to ten, to sorry. O, więcej złota. Czekajcie, bo już nie pamiętam. Jak my tu wbiliśmy? Jakieś mam głupie to ułożone. Czekajcie. To była pierwsza wyspa, a tak było. Dobra. Okej, łopaty nie możemy zrobić. Bo do łopaty jest potrzebne... Sense Machine. Nie, poczekajcie, ja sobie... Okej. Wziąłem klawiaturę na dół. By mi na pewno nie przeszkadzała. O, jest złoto. Możemy już zrobić maszynę. Myślę, że to będzie w sumie spoko. Tu byśmy postawili maszynę i po prostu zbudowali... Odblokowali normalny plecak, łopatę. Dobra, zróbmy tak. Plecak będzie w survival. Nie mogę jeszcze, czy coś? Mogę. Okej, zróbmy. Najpierw wyrzućmy rzeczy z tego. No, wywal. Okej, zamieńmy. Mam o jedną tą, o 4 sloty więcej miejsca. I możemy też zrobić łopatę. Coś jeszcze tam ciekawego? W najbliższym czasie nam potrzebnego? To byśmy mogli zrobić. To jest ta łódka. Tylko potrzebujemy więcej drewna trochę. Halo. Odblokujemy już sobie i nie będziemy musieli tą normalną. To jest ten wąż, który właśnie zatruwa, więc spieprzamy szybko. One powinny sobie odpuścić. Tak, odpuściły chyba tak. Odblokowaliśmy już ją? Odblokowaliśmy. Dobra, przydałby się też... maszt. Okej. I właściwie to tyle, weźmy tylko tą łopatę. I... musimy... znaczy nie musimy, ale przydałoby się... wydobyć trochę tutaj złota. Wiem, że z tego czasem wybucha wulkan. Oby nie dzisiaj, znaczy... A! No w sumie to się nam nic nie dzieje. Takiego. Wiem, że na nim możemy usmażyć różne rzeczy. No, nam niepotrzebne. No i on zaraz, widzicie. Tyle było wulkanu. Znaczy takiej bardziej jamy niż wulkanu, ale... Okej, już kamieni mamy sporo, więc już nie mamy miejsca. Jeszcze weźmy tylko to złoto i...
No nie mamy już tego. Dziś tu na pewno musiało złoto. Dobra. Zwiedzajmy dalej. Flinta jeszcze mogę? Mogę. A nie, bo to już nowy slot, to nie. To nie zbierajmy flinta, bo... Ej, dodali update. I chyba właśnie, nie wiem, czy to się zmieniło. Ja chcę wyrzucić, to zazwyczaj wyrzucało wszystko, a teraz wyrzuca mi po jednym. To chyba to się zmieniło i nie wiem, jakby ciemniejsze noce są? Znaczy takie te fazy, kiedy przechodzi właśnie z dnia na noc. Wieczór? Chyba są ciemniejsze. No nie wiem, w każdym razie jakiś tam update wyszedł. Coś tam widziałem, ale nie czytałem ani nic na jego temat. Nie wiem, czy to... Wiem, że też dodali dwie postacie. Nowe. Takie typowo do tego DLC. Nie, małpy. Dobra, w sumie to tam. Balić to. O, jakby tak małpy chyba nie biegałem za nami, czy coś. Złoto. Oj! Oj! Stop! Mogę zrobić pochodnie? Mogę. Dobra, bo zacząłem panikować. I zatrzymałem grę, jak zawsze tak robię, jak... Wiecie. Wystrachałem się, że umrę. Na szczęście nie. Tu chodźmy na razie brzegami przy okazji, tak mniej więcej zmierzymy tą wyspę, która jest mega duża. Że to są dwie w sumie wyspy, ale połączone. Okej, obczaliśmy mniej więcej... mogę to podpalić, ale boję się, że małpy mnie zabiją. Więc stwierdzam, iż zacnym pomysłem byłoby zrobienie tutaj łódki. Do której zawsze... możemy, jak co, szybko spieprzyć. Dobra, nie, to schowam. Wbijamy tu i... mogę to założyć? Okej. Znaczy, ej, zabrała mi tę pochodnię, dobra. Zrobię jeszcze jedną, ja nie wiem, czy w ogóle podpalanie tego jest dobrym pomysłem. Aha, nic mi nie zrobiło, okej. Ej, tam pewnie jakieś dzieci małpy, Jezu. Ale jestem okrutny. Tam pewnie jakieś małe małpiotka, a ja je spaliłem. Co za zły człowiek za mnie, zwyrodnialec. Dobra, popiół z tego jest, okej. Gdzieś są jeszcze jakieś ten? Bo muszę pobadać trochę tą grę. Nie wiem, czy można to zniszczyć z tego, jak coś wypadnie. Może gówno właśnie, bo nie wiem, jak ja mam tu farmy robić. Gdzieś taki będzie spokojny odcinek, bez niczego będziemy sobie łazić, więc... i zwiedzać bez żadnego ryzykowania życiem, więc dziś nie będzie śmiesznie. Ej! Patrzcie, tam są różne rzeczy. Mogę to... nie wiem, walnąć tym siekierą? A może... Nie mam nic innego? A gdzie moja łopata? Dobra, zrobię łopatę. Mogę to wykopać? Nie mogę. Może tym rozebrać? Wywal siekierę, która ma 2%. Mogę!
Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Mangu, gówno. Okej, okay, czyli pomysł... No nie, błag, no nie! Ej, mam gówno, okej. Okay. Czyli tak się chyba w tej grze pozyskuje gówno. I tutaj też coś zabiły zwierzęta. To jest skóra węża, która nie wiem po co. I pewnie nigdy mi się nie przyda, no ale... Nic nie widziałem, przynajmniej na razie, coś z czego można zrobić... W sensie, coś do czego można użyć skóry węża. Tak, właściwie to ja nigdy w Don't Starve nie przetrwałem aż tak mega długo. Przetrwałem kiedyś chyba 60 dni. I byłem na tak słabym za... W ogóle nie... Mój poziom w ogóle od odkrywania nowych rzeczy był tak żałosny, że zaatakowałbym to. Ale tego nie zrobię. Bo wiecie, na razie nie mam żadnych rzeczy. Generalnie te mopy za mną chodzą, kurde. Dobra, wywalmy może łopatę. Weźcie sobie tą łopatę. Weźmy te kwiaty. O, to jest zatruta małpa. Rip. O! Tu mamy kolejne pająki. Ej, jakby tak... O. Nie atakują? Halo? Dobra. Chyba to tak nie działa. Dobra, jak widać, tu nic ciekawego nie było na dole chyba. Raczej też nic nie będzie. A sprawdźmy to, bo... Nigdy nic nie wiadomo. Głodek mi się kończy. Mam mało żarełka. Gdzieś mówię, niedługo przydałoby się osiedlać. Szczególnie, że to już dzień 8. Nawet myślę nad tą wyspą. Nie jest aż tak zła. Choć nie ma... Mamy kokosy? Nie mamy. Ale jakbyśmy się tu... Nie, to są pszczoły. Tu ta wyspa. Polana. Ten. Dżungla. Ja myślę, że tu się cofniemy do tej i tu się osiedlimy. Jak co, będziemy mieli tylko kawałek do pająków? Na tamtej wyspie nie ma żadnych zagrożeń. Spoko. Ej, ten, rozbierę w sumie. Albo nie, dobra. Bo wypadną mi z tego kilka tam rzeczy, które... I tak nie wezmę do ekwipunku, bo już praktycznie nie ma miejsca. Jeden slot. Muszę się osiedlać, ponieważ garnek mi się przyda. Sobie zrobię i będę tam gotował, bo się bardziej opłaca niż takie jedzenie normalne. Jeżeli cały czas gdzieś tam biegasz po tym świecie, to jest spoko, ale... Ale jeżeli chcesz się gdzieś osiedlić, coś zrobić w ogóle, a przede wszystkim jest już dzień 8, czyli gdzieś tam powoli ataki wilków się zaczną. Więc no trzeba. Trzeba, ja muszę mieć zbroję. Dobra, papa małpki, sorry, że wam spaliłem jedną budkę, a drugą... Nie, 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 oh fuck. Ups. Rozwaliłem ją? Nie. Dobra. Lecimy na tą wyspę. W sumie na niej nie było nic ciekawego, no ale... Ale nie wiem, czy są kraby na tamtej wyspie. Ale lecimy, spadamy na tamtą wyspę. Dobra, fajnie. Aha, czyli on ma trzy fazy, tak? Chyba 250 w górę to jest mega silny. Potem do 100 jest taki, o, średni. I potem od 100 jest słaby. Okej. Okay. Dobra, musimy okrążyć tą wyspę i tam w dół teraz. Jeżeli był kraby, bo to tam się osiedlimy. Jeżeli nie było, no to nie. No, dlatego, że kraby to jest zaliczane jako mięso, więc
Więc do gotowania to jest... O, nowa wyspa. A to później. Spadamy na razie na tamtą wyspę. O, rak. Dobra. Nie pamiętam teraz, czy tam było coś. Zaczyna się noc, a jedyne co ja mogę zrobić to pochodnie. To już mi jest niepotrzebne. Potrzebna mi jest za to siekiera. Halo, siekiera. Noc się robi. Szybciej. Halo, halo. Okej, już mogę. W idealnym momencie. Niedługo będzie i tak północ, więc... Dobra. Musimy to zjeść. Przede wszystkim zjeść mięso potwora. Które obniży nam stanowczo psychikę, ale... O 10. Ale da nam za to dużo głodka. Życia też coś tam zabiera. Ale spoko. Już jest najedzony w miarę, więc... kokos sobie zostawię, ognisko mi zgaśnie. Aha, bo tym... tym dalej do północy, tym bardziej ta woda wpycha się na ląd. O 225 chyba jest. Najedzony, okej. Okay. Ja chcę to szybko zrobić ten. Okej. Okay. Są niby kraby, nie? Tylko jakoś ich... Niby są kraby, ale ich tu nie widzę. Osy też niby są, ale krabów... Nie widzę krabów. Nie wiem, pochowały się czy coś? No niby norki są, nie? No ale krabów nie ma. Nie wiem, ale stwierdzam, iż... Nawet... O, są kraby. Dobra. Stwierdzam, iż mamy tu pełno kokosów i to już takich dojrzałych. Mamy też tutaj te bagna. Można też rybki łowić. Jakąś tutaj polanę mamy, więc spoko. Dobra, bo moja psychika słabo wygląda. Mamy polanę w razie, by tam właśnie psychika nam spadła. Gdzie się osiedlać? Myślę, że na polanie jest spoko tutaj na przykład. Koło nas trawa. Dobra. A, potrzebuję jeszcze drewna. No to dobra, to pozbierajmy te kokosy przy okazji. My sobie zasadzimy i będziemy mieli taką farmę kokosów. Zawsze to jakieś jedzonko. Dwa z tego wyrastałem, z jednego zasadzonego. Z tego już mamy sześć. Nie wiem, czy zawsze dwa? Czy tylko jak się ten... Czy tylko jak się... Nie, chyba losowo. Ale spoko. Zawsze to będzie jakieś zabezpieczenie, jak ten... Jak nie będziemy mieli co jeść, to można sobie ściąć takiego kokosa i... Zawsze będzie jedzonko. Ej, nie, no po jeden wypada. Dlaczemu? Mam os, jakbyśmy chcieli jakąś tutaj... Farmę... Os... Miotku założyć, czy coś. O, czasem dwa, więc... W sumie nieopłacalny biznes. A jeżeli ma się tak dużo, to tam zawsze tam... Po ścięciu tam poświęcisz, wiecie, jedną szóstą dnia, czy tam jedną czwartą dnia na ścięcia, zawsze jesteś tam 5 do przodu, czy coś. Okej, mamy już drewno. Więc tu postawimy sense machine. Mogę zrobić farmę. Zrobię. Co tam? Tu postawię farmę. I nie mam nasionka, trudno. Dobra, co by tu jeszcze ciekawego? To by mi się przydało. Potrzebuję 2T, 2T. 2... Dwie baterie i 2T. Jak się robi baterie? Gold Nugget? Jak się robi baterie? Gdzie się robi baterie? Science pewnie. Okej, okay, jedno to potrzebuję, czyli złoto, czyli potrzebuję tak. Dobra, czekajcie. Bo mam mały mętlik, okej. Okay. Raz, dwa.
Raz, dwa, trzy. Teraz wchodzisz w science, robisz raz, dwa i idziesz po więcej drewna. O, ile tutaj tych mamy. Mogę porobić pełno tych pułapek, bo mam... Bo mogę. Dobra. Słabo się opłaca zbieranie tych kokosiastych. Ścinanie tych kokosiastych drzewek. Oj. Dobra, potrzebujemy 12 chyba. 16 tego drewna. Więc trochę to na pewno na ten naścinamy. Gorzej, żeby jakiś wąż nie spadł na nas. Znaczy jakiś, szczególnie ten trujący. Bo z tym normalnym to sobie nawet poradzę. Na spokojnie, tylko ten jump. Okej, mam nasionko. No kurde, muszę coś wywalić. Dobra, zjem dwa te. Okej. Trochę jeszcze tego drewna potrzebujemy, ale ze spokojem skończymy przed końcem tego dnia. Okej, już chyba nawet nam starczy, ale skoro już jesteśmy, przy okazji można ściąć. Nie mogę już. Okej. Kurde, nie zauważyłem go. Muszę coś wywalić, cholera. Nadal nie mogę? Dobra, chodźmy z tym drewnem do naszego science machine. Dobra, bo się dzień kończy. Połóżmy tu. Tu i zróbmy jeszcze. Jeszcze jedno. Teraz zestakujmy. Możemy na chwilę wyrzucić jajka i zrobić Science Machine 2. 4, a jeszcze jedno, dobra. Teraz mogę zrobić Science Machine 2. Nie wiem po co mi, ale zawsze robię. Myślę, że tak, no tak wiecie, lepiej, więcej opcji do odblokowania i tak dalej. Kurde, znowu go nie zauważyłem. Od razu moglibyśmy, no ej! Halo. Proszę tak nie robić. Nie widzicie, garnek by się przydał. To na pewno zrobimy później. O, nasionka mamy aż 3, więc easy. Ciekawe, czy są jakieś nowe te nowe rzeczy. Oj, bez soundtracku jest tak dziwnie. Strasznie. Oj, strasznie tu dużo tych węży. Ale przeżyję. Północ, nie musimy mieć nawet tego. Nie musimy mieć nawet ogniska. Więc to jest idealny moment, by zakończyć ten odcinek. Dzięki wielkie, że obejrzeliście, zostaw lajka. I no ten odcinek nie był jakiś emocjonujący, no ale miałem ochotę pograć, tu gram i no, to wszystko. Cześć. Zostaw lajka. I napisz komentarz i zasubskrybuj mój kanał.